Witam cieplutko, Zeb Bank z tej strony. Słuchajcie, jak słyszycie, dzisiaj jest temat bardzo, bardzo naiwny, tak? Bardzo naiwny, taki bardzo prosty, bardzo, bardzo mało wysublimowany, chociaż bardzo urokliwy, bardzo prosty, ale bardzo, bardzo ciepły w brzmieniu, w charakterze i oczywiście to bardzo ciąży do motywów country. Dlaczego ciąży do motywów country? Bo tutaj ja grałem na drugim traku, teraz grałem tę melodyjkę, na drugim traku ja nagrałem bardzo, bardzo kowbojskie akordy, więc to jest to podstawa. Z tego to wynika, że to brzmi tak właśnie jak brzmi. Jakie akordy grałem? Oczywiście kowbojskie C, F, C, G, C. I teraz słuchajcie, chciałbym, żebyśmy sobie zwrócili uwagę na pewien sposób gry. Możecie go sobie używać w wielu piosenkach, w wielu różnych, prawda, nie tylko country, chociaż on to się sprawdza, w bluesie może też by się sprawdziło, nie wiem, nie próbowałem. O czym mówię, słuchajcie, więc ja gram tutaj C-dur pierwszy i co gram? Gram bas z piątego progu, z trzeciego, więc kciukiem uderzam trzeci próg na piąty. Ja tu mam czwarty palec i nad nim, takie jest moje C, nad nim mam trzeci palec na strunie szóstej. Potem uderzam na szóstej dźwięk. Piąta struna, szósta, trzeci palec. Piąta, czwarty palec, szósta, trzeci palec. Co się dzieje? A no właśnie, ja to sobie gram, wiecie, kciukiem. To jest połowa zabawy. I teraz zwróćcie uwagę, że te trzy palce ja trzymam tak lekko złączone, nie takie, wiecie, lekko złączone. Opieram je o trzy struny wiolinowe, na pierwszej, drugiej, trzeciej, wiecie, sobie je tak układam, żeby mieć pod każdym palcem każdą strunę. Pod pierwszym mam trzecią strunę, tu pod tym mam drugą strunę, pod tym mam pierwszą, prawda, whatever. Czy jak tam sobie mówimy, czy trzecią, czy pierwszą, ale te palce muszą mieć te struny pod sobą, ok? Pod palcami. I teraz zwróćcie uwagę, uderzam piąty, to co robiłem wcześniej. Ale pomiędzy tymi uderzeniami kciuka ja chcę szarpnąć wiolinowe te trzy palce, chcę zarwać. Greg Zorbę, prawda? Ale nie. Ja chciałem zrobić Greka Zorbę, wiecie, opracować, ale znowu, że wracajmy do grania, więc ja gram piąta, szósta, trzeci, piąta, szarpie, trzeci, szósta, szarpie i mały. Jasne jest wszystko? Wolniej chcemy jeszcze? Może bardziej do kamery? Bas. Tak gram akord C-dur. Następnym akordem jest F. Z tym, że ja nie gram takiego, nie, nie.
Ja gram tutaj tę część F-dur, prawda, na strunach basowych. Szóstej struny nie używam, ale za to na pierwszej, drugiej strunie robię małą poprzeczkę, żeby mieć te dwa dźwięki, prawda? I tu mam F-dur taki. Co ja teraz gram? Teraz mój kciuk wędruje na strunę czwartą i piątą, ok? Czyli gram dźwięk tu małym palcem, czwartym, F mam i trzeci palec wyżej, poprzednio też. Taki sam układ. Przedtem było tak, teraz jest tak. I tu jest F-dur, tu dokładam ten. Gram, więc bas mój jest tu. Ok? Dalej już wiecie, co robimy, tak, prawda? Składamy te trzy palce z powrotem, tak jak mieliśmy przy C. I tu gramy nasz bas. I spróbujmy szarpać za violinowy, ok? Czwarta struna, piąta struna. I tu, słuchajcie, tu się nic nie zmieniło. Te palce, pierwszy, drugi, trzeci, szarpią ciągle te same struny. Zmieniło się tylko tutaj, co przyciskamy na tych strunach. Więc mamy jeszcze raz. Ok. Prawda? To można szybciej, wolniej, to się może przydać w bardzo wielu układach. I następnie ja znowu wracam, wiecie, do C-dur, czyli zagrałem sobie F kilka razy. Wracam do C, czyli struna piąta, szósta. Prawda? Zwróćcie uwagę, że teraz gram po piątej i po szóstej. B wgrałem po czwartej i po piątej, ok? W C gram tą szóstą i piątą mamy. Następnym akordem jest G. G gram bardzo, bardzo. Mogę wygrać te, nie ma znaczenia, czy te. Ja może te spróbuję sobie zagrać, prawda? Więc co gram w G? G bas zostaje tak samo. Tu przy C grałem z piątej pierwszy dźwięk, przy F grałem z czwartej pierwszy dźwięk basu, przy G, słuchajcie, gram z szóstej. Pozostałe palce są tak samo, ciągle. I piątą strunę szarpię na przemian. Szóstą i piątą w G szarpię. Tu wiecie, najlepszym rozwiązanie, żeby było grać D. Tak by wypadało zagrać. Jeżeli wam jest za trudno odmierzyć tu do D, no to następną, na piątej. Czyli ja gram szósta, violinowe i tu mam na piątej H dźwięk. I ten gram dźwięk. Czyli mam bas, violinowe, druga na piątej violinowe. To wygląda. Najlepszym rozwiązaniem, lepiej brzmi, bo basiści grają jak grają bas, to grają GD, bo basista idzie tu na G i pum, 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 pum. Tą kwartę sobie ma. Kwartę tak ja się nie znam. Więc można sobie tutaj D uderzyć też. Też ładnie, widzicie? Czyli szóstą i czwartą pustą. Lub szóstą i piątą. Drugi próg na piątej. To H tu mamy. Też dobrze brzmi. Prawda? Słuchajcie, spróbujmy wszystko ograć razem.
Słuchajcie, czy chcemy do tej melodyjki popatrzeć? No, może wiecie, ja bym proponował tak, więc najlepszy sposób moim zdaniem to wziąć to na ucho. Ja wierzę, że połowa z was to zagra ze słuchu, prawda? Dla tych, którzy chcą troszeczkę więcej, mają trudności, żeby to zagrać tak kabista, więc ja proponuję to. Popatrzcie tu, to jest w C. Trzeci, pusta, drugi. Naciskam, puszczam, do C idę. Jeszcze raz. Potem z G. W tym momencie jest F-dur. G uderzam, w tym jest, w momencie jest C. F. Do C. Jeszcze raz może sobie. Pusta struna. Słuchajcie, ta melodyjka może być taka, może być inna, możecie swoją własną tu zanucić. Chciałbym jednak, żebyście wzięli sobie do serca o to, co się potem, wiecie, to potem jest jak znalazł. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Pozdrawiam cieplutko. Zębach był tutaj. Take care, guys. Bye, bye. See you soon.